Cześć, tutaj Miał Koper z portalu linkpolska.pl Witam Was serdecznie Moi drodzy, taki szybki niusik do kolacji, no niestety niezbyt miły, bo wygląda na to, że Niemcy próbują nam oszwabić Rafała Jackiewicza Jackiewicz to jest jeden z najbardziej doświadczonych polskich pięściarzy zawodowych, już Prawie dziadek, mój rówieśnik, 43 lata, no ale w swoim bogatym dorobku sportowym ma m.in. tytuł mistrza Europy Wagi Półśredniej. Walczył też o Mistrzostwo Świata Federacji IBF No jednym słowem mówiąc, kiedyś był e, kozakiem. Teraz korzysta z tego swojego dorobku, ze swojego nazwiska i ze swojego bokserskiego doświadczenia, bo on potrafi boksować tak, żeby sobie krzywdy nie dać się zrobić i jeździ jako tak zwany czarneyman Jasio. Podróżniczek po różnych bogatych krajach i boksuje za dobrą kasę z faworytami gospodarzy, z pięściarzami, którzy chcą się sprawdzić na tle tego starego. Lisa. Właśnie w ten sam sposób, na tej samej zasadzie wybrał się w minioną sobotę Rafał Jackiewicz, w zasadzie w piątek się wybrał, bo na ważenie, ale w sobotę walczył do Niemiec, do Berlina na galę organizowaną przez Marko Huka. Tego Marko Huka, który oprócz tego, że jest pięściarzem, jest od jakiegoś czasu także promotorem. Tam Jackiewicz zmierzył się z faworytem gospodarzy Rico Millerem. No i ku zaskoczeniu wszystkich walkę wygrał na punkty. Jednogłośnie, ale wygrał. Wynik walki ogłoszono w ringu. Ten wynik został. Wpisane do bazy, bazy danych portalu Boxrek. No i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że ten wynik walki Jackiewicza dziś nagle znikł. Czy zniknął? No, już go w każdym razie nie ma. W tym momencie w boxrecu wpisane jest ND, czyli No Decision, to jest skrót, nie ma decyzji. I uważajcie, pod tym wszystkim, obok tej, obok tej adnotacji, No Decision jest napisane, że ogłoszono wynik walki jako niejednogłośne zwycięstwo Jackiewicza. Tim Miller'a złożył protest i wpis do bazy danych boksreku został wstrzymany do czasu aż. Komisja nadeśle oficjalny wynik walki. No, ciekawa sprawa, przyznacie, warto zaznaczyć też, że wszystkie wyniki wszystkich pozostałych walk z tej Galimbarku Huka są wpisane. Wszystko jest ok, natomiast tutaj wynik został wstrzymany. Galę nadzorowała Niemiecka Federacja Bokserska, czyli BDB. No i zobaczymy, co się teraz stanie. Sytuacja jest przedziwna, bo. Tym bardziej, że wynik walki ogłoszono i wynik wpisany był też do, do bazy danych Boxrek. Wpisywanie teraz No Decision i uzasadnianie tego, że czekają na jakiś wynik apelacji, no jest po prostu śmieszne. Zwyczajowo odbywa się to tak, nawet jeśli jakaś ekipa składa protest, że wynik zostaje do Boxreka wpisany i po prostu tam pozostaje. Jeśli wdrożony jest jakieś, jeśli uruchomione jest jakieś śledztwo, dochodzenie w wyniku złożonego protestu, no to potem, ewentualnie po tym wszystkim, zmieniany jest wynik walki. Natomiast tutaj jest jakaś sytuacja taka przedziwna. Jackiewicz został pozbawiony tego zwycięstwa, przynajmniej czasowo, no i Niemcy kombinują. Pamiętacie, ostatnio było dużo zamieszania wokół walki. Artura Szpilki z Siergiem Radczenką, wówczas oficjalnie nadzorowała walkę Komisja Austriacka, no ale ona austriacką była tylko z nazwy, bo tam większość sędziów to byli Niemcy. Austriakom się dostało, ale to byli Niemcy, zresztą Niemcy mają bogate tradycje, jeśli chodzi o bokserskie przekręty, i coś mi się wydaje, że tutaj szykuje się niestety coś podobnego. No znamienne jest to, że. Organizatorem imprezy jest Marko Huk razem ze swoim bratem. A jeśli pamiętacie karierę Marko Huka, to w jego walkach no, parę razy zdarzyły się kontrowersyjne decyzje, kontrowersyjne werdykty. Oby teraz to nie przytrafiło się Rafał Jeckiewiczowi. Ja zakładam, że Rafał Jeckiewicz jakoś specjalnie po zmianie tej decyzji płakać nie będzie, no bo on jest na takim etapie kariery, że po prostu na boksie zarabia. Wiadomo, że już teraz nic wielkiego tutaj w tym sporcie nie osiągnie. Co on miał osiągnąć, już osiągnął. Natomiast teraz na tym zarabia. Zresztą Rafał Jeckiewicz już sobie zakontraktował kolejną walkę 12 września w Rudzie Śląskiej, zmierzy się z Bartłomiejem grafką, no po prostu ta karawana jedzie dalej, no ale szkoda byłoby gdyby Rafała mimo wszystko z tego zwycięstwa okradziono, bo ten zielony kolorek na boksreku przy walce z Rico Millerem, przy wyjazdowej walce z Rico Millerem pomógłby Rafałowi za zakontraktowaniem potem być może ciekawszych, ciekawszych walk w przyszłości, tak? Pamiętam, Rafał Jackiewicz ogłaszał już parę razy zakończenie kariery. Kończy, kończy i zakończyć nie można, no ale trudno się dziwić, jeśli jeździ na wyjazdy, nie daje sobie w tych walkach robić krzywdy, a czasami nawet mu się zdarza wygrać i zarabia za to dobre pieniądze, dużo lepsze niż na przykład za treningi personalne. To czemu tego nie robić? To jest naturalny dalszy etap kariery wielu pięściarzy. Także trzymajmy kciuki, że Jackiewiczowi jednak to, to zwycięstwo przywrócono. To zwycięstwo, które sobie w rynku wywalczył. Na razie tyle. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda ta walka Jackiewicza, to podrzucę wam link gdzieś tutaj w komentarzach. Na razie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia.